Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, miło mi was powitać w kolejnym odcinku, oczywiście z Wiedźmina. Wybaczcie moją zadyszkę, ale jak mówiłem, nagrywam odcinek, słuchajcie, po odcinku i skoczyłem sobie tylko po wodę szybko, nawet nie zdążyłem się napić, kurde, więc pozwólcie, że się teraz napiję, a my idziemy do druidów. Musimy oczywiście ogarnąć tutaj sprawę z burzą. Będziemy musieli oczywiście przymocować do golema ten odgromnik i będziemy musieli się z nim troszkę pobawić, ale z tego co wiem, na niego działa tylko i wyłącznie piorun. I swoją drogą, jak ja już z nim walczyłem poprzednio, tak jak wam mówiłem, nie wiedzieć dlaczego raz piorun trafiał mnie, raz piorun trafiał nas obu, raz piorun trafiał tylko jego. Nie wiem zupełnie od czego to zależy, ale może po prostu od ułożenia, jak gdzie to stoją. Chyba musi stać w tym trójkącie, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale dobra, jest starszy druid. Słucham cię. Skoro jesteście druidami, to umiecie panować nad siłami natury, to prawda? Nieprawda. Nie rozkazujemy naturze. Raczej stosujemy się do jej nakazów i żyjemy w narzuconym przez nią rytmie. Niemniej jednak potraficie poskramiać zwierzęta i na przykład wywoływać burzę. Nie, nie, to znaczy tak, ale niczego nikomu nie narzucamy. Jakby to powiedzieć... Powiem krótko. Potrzebna mi burza. Potężna nawałnica z błyskawicami. Potrafisz ją wywołać? Potrafię, ale jak już mówiłem... Oczywiście zapłacę. Niech to będzie dobrowolna składka na walkę z dewastacją środowiska, zagrożone gatunki i łapówki dla królewskich gajowych. 500 orenów. Uczciwych, nieoberżniętych. Ja pierdykał, jaka kwota. Wszystko drożeje, a żyć trzeba, jak mawiała znajoma czarodziejka. Znajoma czarodziejka. Zgoda. Niech będzie 500. Dziwne przeczucie, że od nich chodzi. Kiedy będziesz gotowy. Dobra, masz. Oto 500 orenów. Czekam na moją burzę. Taka burza to nie w kij pierdział. Nie jestem jakimś cholernym magiem, który obraża siły natury, próbując ujarzmić burzę przy pomocy swoich śmiesznych postumentów. Jakich postumentów? Na cmentarzysku golemów znajdują się 3 postumenty. Może je aktywować każdy, kto liznął odrobinę magii. Czysta lekkomyślność. Służą do przywoływania piorunów. Znam się trochę na magii. Mógłbym użyć postumentów do obudzenia golema? Na szczęście ten nienaturalny stwór stoi poza zasięgiem postumentów. Tego by jeszcze brakowało. Eksperymenty z siłami natury mogą się skończyć jedynie nieszczęściem. Jak można aktywować postumenty? Już cię korci. Wystarczy ich dotknąć z intencją przyzwania burzy. Na twoim miejscu nie robiłbym tego, bo wystarczy odrobina nieuwagi i możesz zginąć od pioruna. Będę uważał. Wiedźminie, domyślam się, co zamierzasz. Na twoim miejscu dobrze bym się przygotował. Nałykał się tych waszych eliksirów, będą ci potrzebne. Wiedźmin bez eliksirów to jakby pół wiedźmina, druidzie. No, owszem, tylko że niestety ja jakoś... Średnio stosuję te wszystkie eliksiry, żeby było śmiesznie. Chociaż nie, no faktem, czasem coś tam łyknę. Swoją drogą, słuchajcie, jeszcze ta sprawa tych wivern, które są tutaj. Kurczę, zupełnie zapomniałem o nich, a wiem, że miałem to zrobić. To może zróbmy to jeszcze teraz. Ja przy okazji zapiszę oczywiście grę. Chociaż mogłem w sumie zapisać tam bliżej, no ale już. Zobaczmy, a czekajcie, tu jest jeszcze, a nie, do tego, a nie. Ten posąg chyba będzie aktywowany. Mam już chyba Sefirę. Bo tutaj, tak jest, obelisk Ketari. To jest chyba ta Sefira, którą dostaliśmy od Azada. Tak, mamy, dobra. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Dobra, no jeszcze trochę oczywiście do połączenia nam ich zostało, ale... to jak już zabijemy golema, to już będziemy mieli tak na dobrą sprawę wszystkie. I będzie oczywiście tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Więc nie ma lipy. W ogóle to jest gdzieś po drodze, widzę. Tutaj, całkiem blisko jest, widać.
Tylko nie wiem właśnie teraz, który obelisk odpowiadał za te... Mam, dobra, na szczęście mam. Dobra, teraz tak, wypijemy jaskółkę. Dodatkowo do mojego srebrnego miecza dam to, osełkę. I teraz tak się zastanawiam, czy wypić jeszcze jakąś potkę. Odporność na trucizny, przerywa działanie trucizny, znacznie zwiększa regenerację energii, zmniejsza do zera poziom toksyczności, ale czekajcie, sprawdźmy na chwilę jeszcze bestariusza. Wiwerna. Orintoroceptylum, okej. Okay. Odporny na ogłuszenia i trucizny. Toksyna i błona lotne, gruczoły jadowe. Opikują na przedmiotki, starają się go powalić i zatruć jadem. Jeżeli chcą mnie zatruć jadem, to w takim razie będziemy musieli wypić wilgę. Więc to też uczynię. No możesz wypić wilgę? Dzięki. Na jak długo nam to starczy? Odporność na trucizny zwiększona o 70%. Zajebiście. Dobra, zobaczymy jak nam z nimi pójdzie. Jesteśmy w miarę... O, jest wiwerna, jest topielec. No topielca to szybko w miarę rozgubczymy. Z wiwernami będzie niestety gorzej. O! Patrzcie ile ich tu przybyło. No to jedziemy. Styl szybki po kłopocie. Swoją drogą, nie wiem, czy właśnie dopiero teraz to zauważyłem, że faktycznie powalenie działa w sytuacji, kiedy bije się ze znacznie większą ilością ludzi. Całkiem fajne to jest. Dobra, uciekamy. Wybuchło? Wybuch chyba. Dobra. No, zbieramy szczątki. Geralt. Zbieramy. Wszystko się przyda do eliksirów. Boże, cholera, naprawdę będzie z tymi wiwernami. Ja się bardzo boję do nich podchodzić, bo ja już nieraz naprawdę, słuchajcie, zmarło mi się po prostu, bijąc się z nimi. I to niestety jest straszne. A zwłoki posłańca są właśnie tam. Nie wiem, ewentualnie możemy spróbować... Dobra, jedna już mnie widzi, mam nadzieję tylko, że druga nie przyleci. No, o, idzie druga chyba. A nie, druga nie idzie. No właśnie, idzie druga. Świetnie. Ale idzie mi znacznie lepiej niż poprzednio, powiem wam szczerze, z tymi wiwernami. Przynajmniej mnie tak długo, dużo nie biją. O, jest następna, ubijmy ją. Swoją drogą, one jakoś tak chamsko tam przy tym posłańcu się odnawiają. Ale wydaje mi się, że tu chodzi po prostu o zbieranie szczątków. Jak się zbiera chyba szczątki z nich, to one się chyba dopiero wtedy resają. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo... O, widzicie, pojawiła się znowu wiwerna, kurde. Chyba, że trzeba jakąś konkretną liczbę tych wiwern, kurna, wybić. Za szybko. Bo widzicie, pojawia się cały czas nowa, nie? O, widzicie, następna jeszcze jakaś przylazła, kurde. O, teraz walczymy. O, patrzcie, szybko zdechła na szczęście. Dobra, tu się przełączymy na szybki. Tylko po prostu. Albo poczekajcie, podbiegnijmy tutaj do zwłok posłańca. Podjaramy ją trochę. Niech się kopci. I powinniśmy teraz bić jeszcze więcej. Zgodnie z talentem. Chyba, że talent obejmował bicie nieco inne. Ale dobra, udało nam się zabić wszystkie wiwerny. I teraz zobaczcie, tutaj jest miecz, który obrażenia 30%, szansa efekt trafienie krytyczne, ból precyzyjny, trafienie plus 20. A tu mamy tylko obrażenia oparte na wybranym stylu. Więc kurczę... się tak teraz właśnie zastanawiam, no bo... Nieskuteczny w zwarciu, wykorzystywany w wiedźmińskich stylach walki.
Tutaj natomiast obrażenia mamy oparte na wybranym stylu, prawda? Więc nie wiem, czy to wymieniać, czy nie wymieniać, czy coś z tym fantem zrobić. Wydaje mi się, że on bije więcej, no bo mamy tak, 30% więcej obrażeń, plus do tego szanse, więc ja go wymienię. Co prawda tu jest po prostu napisane, że jest to wiedźmiński miecz stalowy. Musi tu leżeć od jakiegoś czasu. No leży od jakiegoś czasu, jak najbardziej. Ale dobra, my teraz wracamy oczywiście do golema. Jeszcze tylko pozbieram sobie tutaj szczątki wyvern, bo są dosyć fajne fanty. No tutaj są jeszcze dwie zwłoki i tu powinny być jeszcze jedne, są. Ale tak jak wam mówię, cholernie się zastanawiam, czy to nam się po prostu opłaca, tak? Wymieniać. Ale dobra, my idziemy oczywiście teraz na cmentarz. No wszystko zobaczymy, jak to będzie szło w walce z normalnymi ludźmi. Bo ja tutaj nie mam nigdzie, nie mogę nigdzie tak na dobrą sprawę zobaczyć obrażeń. Ale wydaje mi się, że no jeżeli to jest miecz zwykły, to obrażenia nie mają jakiegoś mega dużego wpływu. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie jestem w 100% pewny. Mogę się oczywiście mylić. Ale wiecie co, ja to myślę, że... Cholera. Teraz mam problem, powiem wam szczerze, bo... Jeżeli teraz skończymy rozdział, to ja wątpię, żebyśmy mogli z powrotem ewentualnie dostać nasz wiedźmiński miecz stalowy. Wiecie co? Zrobimy tutaj cięcie. Ja zajrzę szybko do internetu, co oni na ten temat mówią i widzimy się za moment. Dobra, słuchajcie, z tego co piszą internety, można go mieć. Także zaczynamy zabawę z golemem. Zakładamy mu oczywiście odgromnik, który jest tutaj. Właściwie zapomniałem mikstur wypić, o cholera. Chociaż nie, w sumie wypiliśmy przecież, jak walczyliśmy z wyvernami, tak? Wow! Ale mi się frajer pojawił nagle. Dobra, teraz tak, odpalamy. Odpalamy. Podejdź. I teraz ciekawe, kogo trzepnie piorun. Aha, i mnie i jego, tak? Tak, na to wychodzi. I mu robimy bardzo mało. Spróbujmy mocnym stylem. No trochę go bijemy, chociaż... O, patrzcie, tym zwykłym po 5 mu, kurczę, bijemy. Nie jest zły ten mieczyk. Na marginesie to my go tak bijemy, on tak ucieka, ucieka, ucieka. Paliłbym go. No kurde, naprawdę tak chamsko wycelować? Geralt. Niedobrze robisz. Czekajcie, może zróbmy to tak. Stańmy tutaj, bijmy go w tą stronę, niech on się tam posuwa. Na dobrą sprawę nam bardzo mało robi, więc... Tylko po 15 nas bije, bez lipy. Zaraz machniemy jeszcze raz piorunem, więc spokojnie. Tylko teraz tak, ja bym chciał go uderzyć znakiem, ale tak bym go chciał uderzyć znakiem, żebym go uderzył. 23 mu to zabrało, no mało trochę. Dobra, mamy full życia, więc o, trochę mnie zastunował, ale dobra, pylon i pylon.
O, teraz dostał tylko on, nie wiem, czy zauważyliście. Nie wiem naprawdę, od czego to zależy. Pylon. I pylon. O, i teraz też on dostał. Nie wiem, ale tu... wiecie co? Bo może tutaj chodzi o to, że ja muszę nie stać w tym kręgu. Coś mi się tak widzi. Dobra, słuchajcie, mamy ostatnią sefirę, więc możemy to wszystko sobie posklejać w całość. Teraz tak, jeszcze podpalmy sobie na chwileczkę ognisko, podejdźmy tutaj i pobawimy się troszeczkę w alchemię. Zobaczymy, jakie te eliksiry ewentualnie możemy sobie zrobić. Na pewno mogę właśnie z serca golema zrobić eliksir i teraz tak. Jaskółek mamy 3, zróbmy jedną. Maksymalny poziom energii. To możemy sobie też jedną zrobić. Jad wisielców, zatruwa zranionego przeciwnika. Grom, zwiększa obraz zadawane, ale uniemożliwia parowanie oraz uniku. Tego bym nie chciał. Czarna krew, która jest zabójcza dla wysysających ją potworów. Biały miód i biała mewa. Czyli tak na dobrą sprawę to średnio jesteśmy w stanie tutaj coś zrobić. Zadawane, poczekajcie, zwiększa odporność na kwas i puszczyk, zwiększa siłę na generację energii, ale puszczyka to my chyba mamy. Tak, mamy 2, więc tego nawet nie będę brać. Wilgę mamy, wilk. Wilka chyba nie mamy, więc wilka zrobię może nawet 2. Tego robić nie będziemy. Dobra, to czekamy sobie do południa. No i teraz naszym głównym zadaniem jest rozmieszczenie wszystkich sefir we wszystkich, że tak powiem, miejscach do tego przeznaczonych. Zostały nam raz, dwa, trzy, cztery. Cztery nam zostały miejsca. I teraz tak. Jeden jest, widzę, tutaj zaraz obok. Sobie go zaznaczę na mapie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chociaż ja się cały czas bardzo zastanawiam, jeżeli chodzi o Kalksztejna, bo... Ale wydaje mi się, że my chyba musimy oddać te wszystkie i dopiero wtedy porozmawiać z Kalksztejnem, więc w razie czego to my się po prostu wrócimy. Tutaj mamy kolejny obelisk. Wiecie co, właściwie możemy z nimi powalczyć. O kurde, ile, patrzcie, ile ich tu jest, ile expa wpadnie. Dzień dobry. Nobi. Jak to pięknie leci, powiem wam szczerze. Dobra. Nie uniknąłem. Chociaż nie wiem w sumie, czy my tak na dobrą sprawę dostaliśmy jakoś dużo tego expa za nich. Coś mnie... Aha, jest jeszcze jeden topiec. Żegnam pana. Dobra, pozbierajmy wszystko, bo tu sporo jest rzeczy. Swoją drogą, wiecie co, tak się zastanawiam, czy żeby nie zebrać sobie troszeczkę tej kasy, nie posprzedawać tych rzeczy. Ewentualnie, nie wiem, porobić sobie miliard tysięcy kwadrylionów mikstur, które, wiecie, jaskółkę i tak... No naprawdę, dobra, dupię was mam głęboko. Nie chcę mi się z wami walczyć. Dobra, idziemy do kolejnego oczywiście obelisku. Swoją drogą w sumie nawet idziemy w dobrym miejscu, bo tam koło Wyvern jest punkt mocy, więc będziemy mogli ewentualnie się przetransportować do Kalksztejna. Ale wydaje mi się, że my chyba musimy to zrobić, żeby jakoś przejść dalej, ruszyć, bo... Poczekajcie, bo teraz mam zwalona wieża, ognisko, tutaj mamy obelisk. Tu jest jeszcze obelisk, kurde, to ja się będę musiał wrócić. Ale lipa. Niedobrze. Ale swoją drogą, czekajcie, 4 nam brakują. To gdzieś jeszcze muszą być te miejsca, gdzie możemy to przecież wsadzić. O, dwugrot to się nazywało. To pielce, weźcie, spierdzielajcie jak najdalej. Wiem, że lubicie się ze mną bić, lubicie się do mnie przytulać, ale ja tak nie za bardzo. Dobra, tu mamy jeszcze jeden obelisk, to do niego się też udamy. Nawet nie zwróciłem uwagi, ile nam ich jeszcze brakuje, no ale to swoją drogą. Kurde, ale że też tam wtedy nie zrobiłem tamtego, no lipa, straszna lipa. Ja dobrze idę w ogóle?
Nie, dobrze, idziemy tutaj. Miałem też wielką nadzieję, że te płotki, które zrobiłem, to nam wystarczą. Chociaż kurczę, też czytałem na temat walki z magistrem i z Javedem. Ona nie jest taka trudna, jak wystarczy po prostu mocno obić i oni i tak niestety uciekną. No to już wam zaspoilerowałem. Dobra, ile nam zostało safir? Została nam jedna, czyli idziemy w takim razie do tej safiry tutaj, której oczywiście Wojtek zapomniał czmychnąć, jak był wtedy na początku odcinka. W poprzednim odcinku, tak. Ale to na szczęście nie jest też tak aż tak bardzo daleko. Swoją drogą, tak teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że to bagno wcale nie jest takie duże, bo to się tak tylko wydaje, że się wiecie, idzie taki kawał, ale ono wcale takie duże nie jest. Na pewno wydaje mi się, że w porównaniu do Wiedźmina Trójki świat Wiedźminie Jedynki i Dwójki jest znacznie mniejszy. Przecież jak tam zaczynałem, chwilę pograłem, to kurczę, tam na dzień dobry już możecie takie wielkie tereny zwiedzać, że to jest mała głowa. I na płotce się jeździ. Dobra, wsadzamy ostatni. To już wszystkie sefiry. Medalion drga jak szalony, zaklęcie działa. Drzwi do wieży powinny stać otworem. No właśnie, tak. Mogę powiedzieć Kalksteinowi, że wykonałem zadanie. Dobra. Czyli wracamy do Kalksteina. No na szczęście możemy się teleportować, więc udam się do miejsca mocy i się do niego teleportujemy. No i to będzie raczej finał drugiego aktu już, moi mili. Bo wszystko to, co zrobiliśmy, mamy zrobione. Także oby się udało. Dodatkowo, zanim jeszcze też wejdziemy do wieży, ja i tak przyjdę w to miejsce mocy, bo chciałbym nasilić sobie znaki, bo bardzo możliwe, że mi się po prostu przydadzą. Ale to swoją drogą. W ogóle mamy strasznie dużo... Mamy wszystko zajęte w ekwipunku. Dobrze by było, gdybyśmy, słuchajcie, to przy okazji zostawili, ale tak jak będziemy mieli w mieście, to ewentualnie skoczymy jeszcze tam na chwilę do dzielnicy handlowej i to, co nam jest niepotrzebne, to posprzedajemy, bo w sumie jest tu po drodze. Dobra, jest miejsce mocy. Teleportować się do laboratorium Kalksteina, jak najbardziej. I teraz tak się, słuchajcie, zastanawiam, czy kurczę porozmawiać z nim od razu na dzień dobry, czy... Nie, może pierw pójdziemy to posprzedawać, to co jest mi niepotrzebne, bo mam pewne takie małe przypuszczenia, że może się tutaj coś zadziać takiego, że od razu nas, nie wiem, tepnie, czy coś w tym stylu, a daleko nie ma, więc nie jest źle. Dobra, pierw porozmawiamy z zielarką. Co ja ci tu mogę sprzedać? Mogę ci sprzedać białe róże, bo są mi niepotrzebne. Mięso wyvern też ci mogę sprzedać. Panie domokrążca, ty zapewne skupujesz wszystkie możliwe pierścienie. Więc też ci będę mógł to opchnąć. Proszę ciebie bardzo. Co my tu mamy? Miał diamentowy, to się przyda. Srebrny pierścień. Pierścień Straży Miejskiej sobie zostawimy. I jeszcze do chłopa, bo on powinien skupować... Aha. Czyli on tu już więcej nic nie skupuje. Dobra. No dobra, to w takim razie idziemy do Kalksteina. I zobaczymy, jak to będzie. Swoją drogą zielone latarnie. Trochę one jakoś tak dziwnie wyglądają, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, nie znam się, ale nie pasują mi totalnie do tego wystroju tutaj, tej dzielnicy nieludzi. I teraz takie zapytanie. Czy ja nie powinienem czasem zapisać gry? Właśnie, bo 20 minut ani razu chyba gry nie zapisałem. To rozwiązanie. Dobra, kościany poker zawodowiec, poszukiwany, tajemnica Berengara. Dobra, czyli to mamy właściwie wszystko zrobione, tajemnica Wizimy. Mogę już wejść do wieży i wiedźmińskie tajemnice, dobra. Jeśli chodzi o wieżę, tak. Umieściłem sefiry na postumentach. Drzwi do wieży stoją otworem. Nareszcie. Długo czekałem na ten dzień. Kalkstein. Największe odkrycie mojego życia. Wiedźminie,
Teraz muszę się przygotować, więc sam rozumiesz, wiedz, że zawdzięczam ci bardzo wiele i w pełni zasłużyłeś na nagrodę. Dzięki. Wiecie co, ja mam dziwne wrażenie. Bywaj. Ja mam bardzo dziwne wrażenie, że chyba źle poprowadziłem akcję. Ja mam dziwne wrażenie, że on pójdzie i zostanie zabity. Całe szczęście, że zapisałem tutaj grę, więc ja ją wczytam. Nie wiem, takie mam przeczucie. To nie było, nie widziałem tego nigdzie w poradniku, ale tu się różne rzeczy dzieją. Chociaż no, teoretycznie postać fabularna nie powinna zginąć, no chyba, że powinna, w sensie, że wiecie jakim. Dlatego też... Powiemy mu to drugie. Alkstein, ale zapomniałem, co trzeba zrobić, żeby otworzyć wieżę. Może zatrudnisz kogoś do pomocy? Mamy w mieście detektywa. Ponoć dość dobry. Zobaczymy. Aha. Dobra, czyli to nie ma wpływu. Ojej, już się przeraziłem. Już się przeraziłem, że to będzie jakiś problem. Uff, jak to dobrze. No to cóż. Nie pozostaje nam nic innego, jak udać się do wieży. I to już będzie taki finish. Świetnie. Cieszy mnie to bardzo. Powinno nam zostać... Tak, zostały nam tylko dwa questy. I tutaj już właściwie nic nie mamy więcej do zrobienia. Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Więc tutaj już nawet tego tak na dobrą sprawę, moi drodzy, nie będę przewijać, bo nie ma sensu. Mamy 27 minut, więc tak wstępnie myślę, że w 40 się spokojnie wyrobimy. Może nawet szybciej, więc nie powinno być jakiegoś dużego problemu. Swoją drogą jeszcze ten Lloyd Warden mnie intryguje, ponieważ mamy cały czas jakby misję od niego, a ja niczego więcej się od niego nie mogę dowiedzieć odnośnie Salamandry. Mam też dużo tych znaczków Salamandry, też swoją drogą. Tak? No nie mogę ich niestety sprzedać, to jest lipa. No ale trudno. Dobra, przewoźnik. Idziemy kończyć w końcu rozdział drugi! Mam tylko tak jak już powtarzam się chyba 100 tysięcy razy. Mam wielką nadzieję, że drugi, trzeci, czwarty i piąty rozdział te następne rozdziały nie będą takie długie jak ten, bo jeżeli tak będzie, chociaż domyślam się, że może tak być, no to sporo nam jeszcze odcinków zostało. Naprawdę sporo. Z 40, 50, 60 może nawet wyjdzie. Bym powiedział, że istna telenowela. No ale dobra, idziemy w takim razie do wieży. Ale jeszcze zahaczymy oczywiście o miejsce mocy. Weźmiemy sobie natężenie znaków. Ono powinno być gdzieś tutaj. Dobra, już widzę. Błyszczy mi. Dobra, odprawmy rytuał. Dobra, mamy natężenie znaków. Tylko teraz tak, do tej wieży to my musimy i tak iść drogą, bo inaczej raczej chyba do niej nie przejdziemy, z tego co pamiętam. I teraz tak, tutaj wszystkie potki i inne rzeczy napijemy się dopiero jak będziemy w wieży, bo z tego co się orientuję, dopiero po wyjściu z wieży będzie cała walka z Azarem i Magistrem, więc tak to zrobimy, słuchajcie. Chyba idę źle, no, oczywiście, że idę źle. Czy ja kiedykolwiek pójdę dobrze? Raczej nie. O, widzicie, tutaj jest droga prowadząca do wieży. Kurde, już się jaram, co tu się wydarzy. Dobra, i teraz idziemy na bok. Tędy. Oczywiście topielce i chyba będziemy musieli je wybić, bo inaczej to nie podziała. O, jest Raimund. One mnie gonią. Kurna, głupie topielce. Nie musicie naprawdę tak bardzo przeszkadzać. Żegnam, dobranoc. Bo tu się bardzo ważne rzeczy teraz będą działy. Dobra, na razie nie podchodzimy. Zapisz grę. Uff. Dobra, idziemy.
Dobra, może spróbujmy. Nie wiem, czy nie powinienem czasem z nim porozmawiać pierw. Krąg wodnej bramy. Mamy nowe zaklęcie. Akcji daje mu możliwość oczarowania swoich przeciwników, przyciągnięcia ich na chwilę na swoją stronę. Wybierz. O, fajne, czyli taki mind. Mind control. Księga maga zwierz. Świetnie. Widzieliśmy wszystko, co tu jeszcze ono. Kurczak był. No ten kurczak to już chyba takie troszeczkę, bym powiedział, przetrawione i tak dalej. O, to chyba długa. A nie, nie jest długa księga. Pomimo swojego szaleństwa uzyskał w czasie bowiem zaskakujące rezultaty. Stwierdził bowiem, że zdołał odkryć tajniki ożywienia materii nieożywionej. Jeśli opanuje sztukę ożywiania czystej energii, według Alzura golem zadziała tylko wtedy, gdy będzie napędzony żywą mocą, która naśladuje boską pneumę istot żywych, czyli duszę. Czarodziej nie dokończył swoich badań, ale dzięki eksperymentom odkrył tajemnicę pioruna i tarczy. Alzur potrafił mianować wywoływać... co? Potrafił mianowicie wywoływać rozumne pioruny, które same odnajdywały cel, a także rozumną tarczę mocy, która wyzwalała takowe pioruny wedle potrzeb. Głupcy widzieli w jego odkryciach jedynie broń potężniejszą od Vias Maribu czy sławnego kościeja. Jak jednak dostrzega z całą jasnością, że piorun Alzur jest stworzenia istoty idealnej. No dobra. Ale tak na dobrą sprawę to w sumie tylko tyle, jeżeli chodzi o tą księgę. No i teraz, moi drodzy, tak. Tutaj będzie motyw bicia. Także pijemy jaskółeczkę. Co my tutaj jeszcze mamy? Pijemy na pewno wilka. I pijemy... Który to był eliksir, o którym ja mówiłem? Dobra, dajmy... Diamentowy... Dajmy miał diamentowy... Nie mogę do tej broni dać? Okej, osełkę mogę. Czemu pyłu diamentowego nie mogę? Dziwne, no ale dobra, no to chyba wszystko, jeżeli chodzi o te eliksiry. Także zapisujemy tutaj grę, bo zapis gry jest bardzo ważny, istotny. I wychodzimy. I jest filmik. Chciałbyś poznać całą prawdę? Bardziej niż myślisz. Mam tylko pytanie. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby podszyć się pod Raymonda? Sam mi to podpowiedziałeś. Deptał mi po piętach, a ty mu zaufałeś. Byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Nie pomyślałeś o tym, że staniesz oko w oko z Wiedźminem? Cóż, byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Dobra, dosyć gadania. Teraz grzecznie zaprowadzisz mnie do miejsca, w którym ukryłeś rzeczy skradzione z Kaer Morhen. Okej. Cwaniaczek się teleportuje. Co się stało? Aha, jest jakiś ifryt? To czekajcie, to raczej styl srebrny. Kurna, podpalił mnie chyba. Nie mogę nic zrobić. Dobra, i przed zabity. Przerzućmy się na styl normalny. O, dzień dobry, panie magistrze. Mój panie, słucham, jestem posłuszny, jak majają dżiny. Magister, skończ tą błazenadą i zajmij się Wiedźminem. Widzisz, Wiedźminie, Azar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami ognia. Świetnie, dwie pieczenie na jednym ogniu. Dobra, będziemy bić Azara. Wydepnąłeś w niezły.
chyba ty wdepnąłeś mnie za gówno, bo cię zaraz obiję ryja. No magią ognia to ja tutaj raczej nic mu nie... Dobra. Azar, głupcze! Dałeś się wykiwać Wiedźminowi! Znów niemal zginąłem przez ciebie! Milcz, wycofujemy się do bazy w dzielnicy handlowej. Szybko, zanim zneutralizuje truciznę. Baza w dzielnicy handlowej. Jeszcze się spotkamy, Ciwolongu. Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Dawedem, na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. Obie strony przeczuwały nadchodzący konflikt i chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiad przerodził się w regularną bitwę. Zakon zwyciężył dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z niezachwianej wiary. Skojatel zrozumieli, że droga do wolności będzie okupiona krwią. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazła mnie Triss, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność. Okej. Dom Triss. Boże, w końcu skończyliśmy akt drugi. Boże, już naprawdę jestem tak zmęczony. Mylisz się, moja droga. Mam go w garści. Zresztą nie tylko jego. Wszyscy tutaj jedzą mi z ręki. Szkoda, że Foltest wyjechał do Verden na ten królewski zjazd. Rozumiem, że z Loivardenem również ustalone. Tak. Przekazałam mu propozycję i zgodził się. Twierdzi, że jego zwierzchnicy chcieli wystąpić z podobną inicjatywą, lecz ubiegłyśmy ich. Ach, mężczyźni, niepoprawni gawędziarze, zawsze twierdzą, że chcieli wystąpić z inicjatywą. A propos, jak tam twój Wiedźmin? Sądzę, że go przekonam. Nie przelicz się. Geralt jest bardzo przenikliwy i wyjątkowy. Wiem. Co się dzieje z jego włosami? Skontaktuję się, jak będzie po wszystkim. Nie pozwól, żeby domyślił się, co ukrywasz. Okej. Okay. Trochę się coś dziwnego z jej włosami stało, ale to Triss. Chyba tak powinno... Chcesz wstać? Sprawdźmy, czy już jesteś w odpowiedniej formie. Zgoda. To nie będzie o, bolało. O, to już ma normalne. Triss, znowu. No cóż, test wypadł pomyślnie. Jesteś w pełni sił. Niezwykły wiedźmiński metabolizm. Triss, skąd się tu wziąłem? Czysty przypadek. Badałam anomalie magiczne. Trafiłam na fałszywy trop wywołany przez tego szarlatana Kalksteina. Czyli znalazłaś mnie na bagnach? Co się tam działo? Nie wiem. Alchemik jeszcze tam siedzi i bada lity kamień. Większe anomalie mamy tutaj, w Wyzimie. Anomalie magiczne w Wyzimie? Miło byłoby, gdybyś pomógł mi ogarnąć ten temat. Na razie wróćmy do twojego stanu zdrowia. Sądziłem, że test wypadł pomyślnie. Źle mnie zrozumiałeś. Pod względem fizycznym nie mam ci nic do zarzucenia. Gorzej z psychiką. Wyjaśnij. Dużo majaczyłeś. Poza tym musiałam poczytać twoje myśli, żeby się dowiedzieć, skąd wzięły się rany i jakie trucizny sobie zaaplikowałeś. I przeczytałaś trochę więcej. Nie było innej możliwości. Myślałeś bardzo intensywnie. W każdym razie wiem o twoich ostatnich przygodach. Mogłabyś pomóc mi... Odzyskać utraconą pamięć? Raczej nie. I wątpię, żeby ktokolwiek potrafił tego dokonać. Jest jednak nikła szansa. Gorzej raczej nie będzie. Słucham. Po tym, co zobaczyłam w twojej głowie, uważam, że powinieneś stworzyć stabilny wzorzec osobowości. A jak to się ma do parametru mojej złożoności poznawczej? Geralt, proszę. Staram ci się wytłumaczyć coś bardzo ważnego. Bez tego naukowego bełkotu, jeśli możesz. Uważam, że powinieneś zająć konkretne stanowisko wobec problemów tego świata. Obojętnie jakie, ale konkretne. Jeśli zbudujesz silną tożsamość, być może odzyskasz pamięć, a na pewno nic nie stracisz. Nie mogłabyś mi po prostu wszystkiego opowiedzieć? Nie. Nie chcę, żebyś stał się moim wyobrażeniem Geralta. Chcę, żebyś sam zdecydował, kim jesteś, nie oglądając się za siebie. To znaczy, że nie powinienem interesować się przeszłością? Dokładnie. Wspomnienia wrócą same, we właściwym czasie. Zobaczymy. Geralt? Okej. Dobra, lecimy po kolei. Wspomniałaś o anomaliach magicznych. Tak. Mogą być spowodowane przez różne wydarzenia, ale co najważniejsze,
same mogą powodować naprawdę złe rzeczy. Ostatnio, kiedy wyczuwałam coś takiego, okazało się, że ty i pewna czarodziejka próbowaliście ujarzmić Gina, co skończyło się zniszczeniem połowy miasta. Pewnie tego nie pamiętasz, ale to było bardzo niebezpieczne. Zgadza się. Nie pamiętam. Dlatego będę potrzebować twojej pomocy. Dam ci takie małe urządzenia. To są czujki magiczne. Rozmieścisz je w różnych miejscach w Wyzimie. Pomogą mi zlokalizować źródło anomalii. Okej. Tak. Daj mi te czujki. Zajmę się tym. Zawsze skory do pomocy. Od tego są bliscy. Widziałam w dzielnicy handlowej taką paszczę na murze. Idealnie pasuje do umieszczenia czujki. Jedną umieścisz w dzielnicy handlowej przy ratuszu, drugą w dzielnicy klasztornej przy wejściu do kanałów, a trzecią na cmentarzu w Wyzimie. To po to to da nam to typowy trójkąt Radcliffe'a. Jak wiesz, triangulacja magiczna jest najbardziej efektywna do takich działań. Czyli tam to się wsadza, że tak powiem. To długa historia. Kiedy wy uganialiście się bez ładu i składu po świecie... Co okazało się jednak efektywne? Nie wiem, jakim cudem. W każdym razie ja uruchomiłam swoje koneksje i postanowiłam poszukać salamandry niekonwencjonalnymi metodami. Z jakim skutkiem? Bardzo dobrym. Wiemy o niej już bardzo wiele. I ty dowiesz się wszystkiego w swoim czasie. Czemu nie teraz? Wszystko ma swoją cenę, Wiedźminie. Żeby zdobyć informacje, musiałam zobowiązać się do kilku rzeczy. Musisz być cierpliwy. Z kim rozmawiałaś przez teleport? Słyszałeś nas? A, takie tam sprawy czarodziejek. Nic istotnego. Brzmiało poważnie. Coś kombinuje. Nie przejmuj się tym, Geralt. W zamian za informację o salamandrze musiałam obiecać paru osobom różne rzeczy. Tym niemniej... Zaufaj mi, to nic ważnego. No dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapomniałabym o najważniejszym. Tak? Ktoś chciałby się z tobą widzieć. To kupiec Loivarden, ważna persona. Urządza bankiety w Nowym Narakorcie. Nie przepadam za bankietami. Będzie tam wiele ważnych osobistości. Sam nie wiem. W tym królewna Adda, odczarowana przez ciebie strzyga. Podobno ma lekką obsesję na twoim punkcie. Zastanowię się. No i ja muszę się tam wybrać. Przekonałaś mnie. Może zdobędę jakieś informacje. Przyjęcie zaczyna się o 18:00. Masz tu glejt zezwalający na przebywanie w Wyzimie handlowej. Okej. Okay. Glejt? Cóż, w Wyzimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało ominąć. Obejmuje tylko dzielnicę handlową, do której nie miałeś wstępu. Co wspólnego ma stan wyjątkowy z glejtami? Teoretycznie po dzielnicy mogą poruszać się tylko mieszkańcy. Ja na szczęście mam tu dom, więc nie miałam problemu z uzyskaniem glejtu. A mój glejt? Cóż, musiałam zameldować cię u siebie. Fikcyjnie, oczywiście. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem. Jakieś postępy? Nie wiem, wciąż to... Geralt? Dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia jak najbardziej. No dobrze, moi drodzy. Także udało nam się dotrzeć do trzeciego rozdziału. Przy okazji mamy księgę, zerknijmy sobie na nią, glosariusz to nas średnio interesuje. Teleport Utris. Możemy się teleportować, jak milutko, podoba mi się to. Dobrze, moi drodzy, ale słuchajcie, my nie będziemy teraz wychodzić, bo zaczęliśmy nowy rozdział, więc zaczniemy sobie to już nowym odcinkiem, poczekamy tylko, aż te zadania wam wszystkie spadną. No, już wszystko. Dobra, zobaczmy, jak to się prezentuje tutaj na naszej mapie. Znaczy, może nie tyle, co na naszej mapie. Dobra, gra w kości. Swoją drogą kość... Aha. Bo tu jeszcze mamy, widzę, zadania z tamtego rozdziału. Eleganckie przyjęcie i źródło. To wiemy, gra w kości. Tożsamość. Czyli będziemy musieli porozmawiać z innymi osobami. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że w końcu przeszliśmy do kolejnego rozdziału Wieśka, a nie tkwiliśmy tam. Chociaż w sumie i tak jesteśmy raczej w tych samych miejscach. Więc cóż,
Na dzisiaj to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i dajcie mi jakąś radę, jeżeli jakąś dla mnie macie. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.